Dawniej wystarczyło lekkie muśnięcie i od razu wstawała, a teraz, a teraz trzeba sobie mocno pomóc ręką. To jest kanał Rysiącio, a ja zapraszam was na film z wymiany amortyzatorów gazowych klapy w Renault Laguna 3 Kombi. Jak widzicie, klapa zamiast iść do góry opada w pozycji. W samej górze stoi, ale tu powinno iść do góry. Tu powinno iść do góry. A więc wszystko wskazuje na to, że amortyzatory są zużyte. Na końcu filmu przekonamy się, co dokładnie z nimi było. A teraz zajmiemy się wymianą. Tak wyglądają amortyzatory, które mam na aucie. Zwróćcie uwagę, że lewy jest inny od prawego. Tu już mogą pojawić się jakieś dodatkowe podejrzenia. Ale powiem Wam, że to auto miało jakieś drobne przygody z tyłu. A więc może to z tego wynikać. Podnosimy sobie klapę. No i idzie tak, jak widać. Ale będzie lepiej. No i co? Kupiłem dwa takie amortyzatory. Firma nie gra roli, ale możecie się tu poczęstować numerkiem w opisie. Dodam Wam jeszcze numerek fabryczny. Słyszałem, że całkiem dobre. Założymy, zobaczymy. Tutaj fabrycznie już nałożony smar. A więc nic tutaj nie trzeba kombinować. Żeby ściągnąć obecne, musimy tutaj podważyć. Możecie sobie tą zawleczkę zupełnie wyciągnąć. Tylko trzymajcie przy okazji klapę, bo jest bardzo ciężka. Tutaj jeszcze raz pokazuję. Tutaj śrubokręcik, scyzoryk, cokolwiek. Podważamy. I to nam spokojnie zejdzie, jak to lekko podciągniemy. Tutaj nam się luzują te blaszki, i wtedy jest szansa to zdjąć bez problemu. No i co? Jedziemy, albo sobie załatwcie drugą osobę. Albo jak macie takie 1,85 m, jak ja, to akurat możecie sami sobie robić za podpórkę. No i zabieramy się. Tutaj chyba najlepiej, jednak. Od góry ja tutaj klapę zapieram na głowie, i tutaj trzeba się pilnować. No bo jak puścimy klapę, możemy ją równie dobrze połamać. A więc, jak mówię, pomocnik albo odpowiedni wzrost. Ściągamy amortyzator od góry, od dołu. No i co? Od razu zakładamy nowy. A więc, miejcie pod ręką nowy. Oczyście sobie tutaj ładnie te punkty bo tam może być jakiś stary smar, jakiś brud. I zakładamy nowy. Jego już robimy na wcisk. Tutaj nic nie musicie podważać. Jego po prostu wciskamy i obracamy sobie drugą część tak, żeby nam naszła. To może być troszkę trudniejsze, ale pójdzie spokojnie w rękach. Tylko nie, nie używajcie na tym drucie tam żadnych kombinerek, bo może to później wyjść niezbyt ładnie druga strona dokładnie tak samo a więc tutaj też podważamy klapa trzyma się cały czas na mojej głowie polecam nawet jakąś dobrą czapkę i ściągamy pod ręką kolejne jeżeli Was interesuje oświetlenie w mojej klapie to jest to oświetlenie fabryczne w wersji Initiale Paris Tutaj również oczyszczamy i zakładamy sobie nowiutki amortyzator. No, różnica będzie znacząca. Tak jak mówiłem po prostu klik klik smar już jest a więc nic tam nie dokładamy. Nakładamy na te czpienie i po sprawie. Tak naprawdę to już jest cała wymiana. A zaraz wam pokażę jeszcze, jaką moc mają te amortyzatory. Jak bardzo były zużyte stare. No i co tam się mogło jeszcze dziać ciekawego. Wybrałem te amortyzatory też z tego względu, że właśnie miały czarny kolor. A tutaj amortyzatory, które siedziały u mnie. Oba były oryginałami Renault. Tu macie ich numerek. Ten miał 670 N. Ten czarny. Też oryginał Renault miał 650 N. Muszę aż popatrzeć, od czego ten amortyzator, czy na pewno był do laguny. Na nowym amortyzatorze klapa idzie już ładnie do góry. Zaraz wam pokażę. I co najważniejsze, ładnie hamuje pod koniec, bo to też nie o to chodzi, żeby ta klapa leciała do góry i wybijała komuś zęby, tylko na koniec ma ładnie zahamować. I końcówkę tak delikatnie, tylko dojść, i tutaj, jakby ktoś nie wiedział, drugi przycisk. Jeżeli macie otwieraną szybę, to tak to wygląda. Tutaj wymiana tych mniejszych amortyzatorów tak samo. Jeszcze raz hamowanie. A tutaj popatrzcie, jaką moc mają te amortyzatory, które siedziały na aucie. To jest ten czarny, niby 650, niby słabszy. Nie byłem go w stanie wcisnąć. To jest ten 670, no i się wciska. A więc widać, że ten amortyzator był zużyty. To był ten 670, 08 rok, a więc stary. A ten był z 17, a więc 2017 rok, a więc nowy. Czyli ktoś wymienił tylko jeden amortyzator, no i stąd to działało jak działało. Zawsze wymieniajcie parami. A tutaj jeszcze widok na nowy amortyzator. I tutaj jego moc, jak widać, 670 N czyli tak jak ma być. Jeżeli film był pomocny, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania, jeżeli macie coś do powiedzenia w temacie. A na dziś to wszystko. Dzięki, cześć!